Kochani, pogoda nas nie rozpieszcza, ale kampania trwa dalej. Był już poradnik dla Polonii, więc teraz czas dla osób, dla Polek i Polaków mieszkających w Polsce, jak głosować. Kilka porad. No przede wszystkim, podobnie tak jak za granicą, trzeba mieć skończone 18 lat i pełnię praw wyborczych. W lokalu musicie pokazać dowód, właśnie dokument ze zdjęciem. Nie musi być to dowód, może to być legitymacja szkolna, paszport, prawo jazdy, cokolwiek byle byłoby ze zdjęciem. I teraz tak, dużo osób do mnie pisze, że na co dzień mieszka w Warszawie, ale nie ma tu stałego meldunku i jak może oddać głos. Piszecie też do mnie, że bardzo byście chcieli na mnie głosować, a nie jesteście z Warszawy i jak to zrobić. No słuchajcie, ogólnie to jest tak, że nasza ordynacja zakłada, że głosujemy na posła, który startuje z naszego okręgu, bo on nas ma potem reprezentować w Sejmie. Ale jeżeli naprawdę zdarzały się takie głosy, że mówicie, że albo na mnie zagłosujecie, albo w ogóle. Więc jeżeli naprawdę mielibyście nie pójść na wybory, a chcecie na mnie oddać głos, no to jedyną taką możliwością jest po prostu przyjazd 13 października do Warszawy. Mam nadzieję, że wtedy pogoda będzie lepsza i będziecie mieć też przy okazji fajną wycieczkę. I teraz jak zrobić to? Słuchajcie, są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że możecie, jeżeli mieszkacie na co dzień w Warszawie, pracujecie tutaj, uczycie się, możecie dopisać się do spisu wyborców. Możecie to zrobić w Urzędzie Gminy, w Urzędzie Miasta Warszawie do 8 października, czyli to jest wtorek, albo możecie też to zrobić za pomocą internetu, za pomocą strony internetowej. Podaję adres www.obywatel.gov.pl. Musicie mieć tam profil zaufany, wystarczy to zrobić, to się uwierzytelnia przez bankowość elektroniczną. Idzie to w miarę fajnie, jest to dosyć proces intuicyjny i nie jest trudny. To jest jedna opcja. Pamiętajcie też, że do spisu wyborców dopisujemy się tylko na najbliższe wybory. Potem wracacie do swojego stałego spisu. Teraz druga opcja to jest, że możecie wziąć zaświadczenie ze swojego miejsca stałego pobytu. Jeżeli wiecie już, że 13 października nie będzie Was w swoim miejscu zameldowania, to, a będziecie w Warszawie, bo tutaj jest maraton, bieg, no i są wybory, to możecie pobrać takie zaświadczenie i uwaga, aż do 11 października, do piątku przed wyborami możecie takie zaświadczenie pobrać, ale błagam Was, nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, bo ja byłam w ostatni czwartek w Urzędzie Miasta we Wrocławiu i chciałam takie zaświadczenie wziąć i niestety poległam. Było na 2 godziny stania, nie miałam tyle czasu, bo miałam bla bla do Warszawy, więc znaczy z jednej strony to jest super, że tyle z nas o tym myśli osób i chce te zaświadczenia brać, bo to dobrze wróży frekwencji wyborczej. Z drugiej strony, no chyba urzędników trochę to przerosło, więc im szybciej to zrobicie, tym lepiej, bo myślę, że 11 to będzie już naprawdę hardcore. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy formalne, ale przy okazji takiego poradnika dla nas chciałabym wyjaśnić kilka mitów, które się narosły wokół naszej ordynacji wyborczej, bo nie jest to taka prosta sprawa. Dostaję takie głosy, że 13 to dalekie miejsce, nie ma Pani szans. Kochani, lista warszawska jest bardzo długą listą, ma aż 40 kandydatów, więc ta 13 jest w pierwszej 1/3 listy. Nie brzmi to tak tragicznie już teraz, prawda? Poza tym walczymy od 10 do 12 mandatów, więc jeżeli będą te 10-12 mandatów, no to naprawdę mam realne szanse, pod warunkiem oczywiście, że mi w tym pomożecie, na co bardzo liczę i bardzo proszę Was o głosy. Drugie, jak nie zagłosuję na 1, 2, 3, to mój głos się zmarnuje. Moi drodzy, jedyną opcją, żeby głos się naprawdę zmarnował, jest tylko wtedy, kiedy lista, na którą oddajecie głos, nie uzyska w skali kraju progu wyborczego. W przeciwnym wypadku liczy się każdy głos oddany na listę. Trzeci mit. Jeśli zagłosuję na panią, a nie wejdzie pani do Sejmu, to mój głos się zmarnuje. To jest połączone troszeczkę z dwójką. Nie ma takiej opcji. Nawet jeżeli oddacie na mnie głos i ja nie wejdę do Sejmu, to ten głos będzie ważny, bo on dzięki niemu dostaniemy więcej mandatów w danym okręgu, więc ten głos będzie brany pod uwagę. Czwarty mit. Do Sejmu wchodzą pierwsze osoby po kolei z listy. Nie, moi drodzy. Do Sejmu wchodzą osoby, które uzyskają największą liczbę głosów. Czyli jeżeli ja jako 13 uzyskam więcej głosów niż ktoś przede mną, to ja wchodzę, a nie osoba, która jest wyżej na liście. No i ostatni taki mit, ogólny trochę bardziej, nie ma co iść na wybory, bo przecież tak wygra PiS. Moi drodzy, błagam, nie dajcie się propagandzie, nie dajcie się przekłamanym sondażom. To, kto wygra, zależy od nas. Trzeba walczyć. Pamiętajcie, że te wybory są bardzo ważne, że walczymy z potworem i naprawdę jesteśmy w
stanie wygrać. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłam i mitów, i wątpliwości. Jeżeli macie dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. No a ja po prostu przypominam, zapraszam 13 października do Warszawy. Hashtag 13 Yahira do Sejmu. Warszawa i zagranica. Cześć!